Warto wiedzieć, że konstytucja 3 maja została uchwalona de facto w wyniku zamachu stanu. Dlatego, że była bardzo silna frakcja posłów, którzy byli przeciwko zmianom konstytucyjnym. Tutaj, znowu na marginesie, sejm steroletni to był sejm, na którym obowiązywała, nie obowiązywała jednomyślność, a więc można było przegłosować większością głosów decyzję. Ponieważ ten sejm trwał. Z przerwami, no to kolejna przerwa wypadła na święta Wielkanocne. To były dosyć późne święta Wielkanocne, w połowie kwietnia, więc ogłoszono przerwę i ustalono, że kolejne obrady rozpoczną się 6 maja. Kiedy? Część posłów, no i to nie jest przypadek, ci, co mieszkali najdalej na wschodzie i co byli najbardziej przeciwni y, zmianom państwa, zmianom ustrojom państwa, się zebrali do wyjazdu to wtedy reszta posłów przegłosowała termin na 3 maja. Zrobiono to w ten sposób, że ta szlachta przeciwna, która miała dalej, no nie dojechała na 3 maja i na tych obradach 3 maja była właściwie tylko ta część posłów, którzy byli za, za konstytucją. Mało tego, ta konstytucja była właściwie ogłoszona poprzez aklamację i nawet w jak uczyłem historię w szkole podstawowej, to w podręczniku do czwartej klasy było wyraźnie napisane, że Hugo Kołłątaj agitował wśród młodzieży, aby ta z galerii, na których, czyli z takich balkonów, na których stała, stali mieszczanie obserwując obrady, krzyczeli, zagitowali za tym, żeby ta konstytucja została uchwalona. W związku z tym rzeczywiście ta konstytucja została uchwalona w, w sytuacji dość nieoczywistej, mi się przynajmniej mocno kojarzącą z tym, co mieliśmy w ostatnich latach w Polsce, kiedy Sejm się zbierał i na przykład w nocy przegłosowywał jakieś ustawy albo przynosili obrady do sali kolumnowej, gdzie się nie dostawała To Tutaj widzę sporą korelację, tak czy inaczej, no właśnie, Konstytucja III maja została uchwalona w takiej atmosferze i w takich okolicznościach. W związku z tym, kiedy ta część posłów, która była przeciwna zmianom ustrojowym, dowiedziała się o tych zmianach, Zawiązała tak zwaną konfederację. Ponieważ zrobili to w Targowicy, w miejscowości Targowica, to nazwałam, została ona nazwana, przyszła do historii jako Konfederacja Targowicka. Ta konfederacja zwróciła się o pomoc do Rosji i w związku z tym zaczęła się wojna polsko-rosyjska w obronie konstytucji. A właściwie o konstytucji. Dzisiaj ta konfederacja Targowicka postrzegana jest jako przykład zdrady narodowej. Zresztą ta koncepcja zdrady narodowej była już, postrzegania tej konfederacji targowickiej była już lansowana w XIX wieku. Jak ktoś pamięta pana Tadeusza i moment, kiedy Jankiel gra na, na cymbałach i w ten sposób opowiada historię, historię Polski, to tam jest właśnie fałszywa nuta zwiastująca Targowicę. Nie będę stawał w obronie Targowicy, chciałem tylko uzmysłowić, że w kontekście. Tamtej rzeczywistości polityczno prawnej uchwalenie Konstytucji 3 maja to było złamanie prawa, było postępowanie wbrew prawu, dlatego że nie było wszystkich posłów na, na, na Sejmie. Część z nich nie wiedziało o tym, że się zaczynają wcześniej, dechała za późno. Poza tym przez aklamację, czyli troszeczkę nawet pod naporem tłumów, ta Konstytucja została uchwalona. Z drugiej strony, Targowiczanie to byli ci, którzy Przynajmniej według ich mniemania, chcieli utrzymać prawodawstwo w Polsce, chcieli, aby to prawo było zachowane. Stanęli w obronie prawa. Efekt całego tego zamieszania był taki, że po pierwsze Stanisław August Poniatowski to najpierw podpisał konstytucję 3 maja, potem ją anulował, i to między innymi z tego powodu część historyków uważa go za tchórza, wręcz zdrajcę. A po drugie, Prusy i Rosja miały kolejny argument. Aby dokonać rozbioru Polski, i w roku 1792 mamy Targowice i anulowanie konstytucji 3 maja, a w roku 1793 mamy drugi rozbiór Polski. W tym rozbiorze bierze udział tylko Rosja i Prusy, bo Austria wtedy jest zajęta wojną z Francją i do tych wojny jeszcze wrócimy. Natomiast Prusy biorą kolejną Wielkopolskę i zachodnią część Mazowsza a Rosja dzisiejsze tereny Białorusi Ukrainy na Dnieprzańskiej, czyli okolice rzeki Dniep i Podole, czyli ten teren, gdzie między innymi Ukraina i Kamieniec Podolski. I w ten sposób Polska staje się już właśnie takim kadłubowym państewkiem, którego dni są policzone. Co ciekawe, rok wcześniej, czyli w roku 1792 została ustawiona, ustanowiona Republika we Francji, i to rząd republikański w roku 1993, a więc w tym samym roku, w którym została, został dokonany drugi rozbiór Polski, uznaje Ludwika XVI, króla Francji, byłego króla Francji, za zdrajcę i skazuje go na śmierć. Jest to drugi moment w historii Europy, kiedy władca zostaje oficjalnie ścięty na mocy wyroku zarządzonego przez, przez lud. W roku 1794 na scenie politycznej w Polsce pojawia się Tadeusz Kościuszka. Postać dzisiaj bardzo znana, jeden z bohaterów narodowych. Wyjechał do Stanów Zjednoczonych i tam został, do dzisiaj jest uznawany że z jednego z bohaterów wojny o niepodległość, przy czym, i to jest bardzo istotne, on tam się zajmował i specjalizował fortyfikacjami. Największa akademia wojskowa w Stanach Zjednoczonych Znajduje się w forcie, wybudowanym przez właśnie inżyniera Kościuszkę, czyli w West Point. Kościuszko, uczestnic uczestnicząc w wojnie o niepodległość, był nie, jeden, nie był jedynym Polakiem, który, który się wsławił. Drugim był właśnie Kazimierz Pułaski, ten, który nieudolnie porwał Stanisława Augusta Poniatowskiego, uciekł do Stanów Zjednoczonych i tam wspierał yy, Amerykanów, no ale przeciwnik do Kościuszki tego nie przeżył. Zginął w bitwie pod Sawannach. Tutaj zupełnie na marginesie, ale jest taka historyjka, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie, troszeczkę skaczę to do przodu, dlatego że Amerykanie są bardzo czuli na, na, to, na to, że ktoś, na pamięć o to, że ktoś o nich, o nich walczył. W związku z tym był taki sobie Amerykanin, który, którego dziadek mu ciągle powtarzał, że on Polakom jest, Amerykanie są winni Polakom wdzięczność za, za to, że, że, że właśnie wspierali w wolnią niepodległość. Ten Amerykanin znalazł się w Polsce w XX wieku, dokładnie w czasach wojny polsko-bolszewickiej. Dostał się do niewoli. Z tej niewoli uratowała go Rosjanka, która o dziwo znała kulturę amerykańską i była nią zafascynowana. I tenże facet potem w 1938 roku wyprodukował pierwszą wersję King Konga. Także jak będziecie oglądać King Konga, to możecie sobie to skojarzyć z Kazimierzem Pułackim i wojną niepodległych Stanów Zjednoczonych i Udziałem w tej wojnie, właśnie Polaków. Kościuszko, na fali tych, tych, tych emocji i też tego, tej, tych nowości, jakie zostały wprowadzone, jakim było właściwie całe państwo Stanów Zjednoczonych Ameryki, przyjeżdża do Polski, aby ratować państwo i dokładnie 24 marca na rynku krakowskim składa uroczyście przysięgę, że on wyzwoli Polskę z okupacji. Rosyjsko-austriacko-pruskie, że odbuduje państwo. I wywołał coś, co przyszło do historii jako Insurrekcja Kościuszkowska albo Powstanie Kościuszkowskie. Zebrał wojsko, którego bardzo ważnym elementem byli chłopi i wygrał bitwę pod Rosławicami. Było to dokładnie 4 kwietnia. Na fali tego zwycięstwa zaczęły się ruchy rewolucyjne czy powstańcze w Warszawie i Wilnie. Tutaj w Warszawie przywódcą był Jan Kiliński. Ma swój pomnik dzisiaj przy ulicy Podwale. Przed wojną jego pomnik stał na placu Krasińskich. W Wilnie przywódcą tego powstania był Jakub Jasiński. No i Kościuszko szedł, miał iść dalej z, z armią na Warszawę, tam połączyć siły i w ten sposób zacząć walkę o niepodległość. Najważniejszym elementem tego całego powstania to jest właśnie ta relacja z chłopami, bo Kościuszko był pierwszym na ziemiach Polski szlachcicem który postanowił włączyć chłopów do walki o niepodległość, który postanowił tych chłopów zachęcić do tego, aby poczuli się Polakami, w zamian obiecując im wolność osobistą, ograniczenie, nie zniesienie, ograniczenie pańszczyzny i też możliwość bycia na, na tej swojej ziemi, którą mieli dostać, na, na której żyli do, do, do końca swoich dni. Dokument, który to gwarantował nazywał się Uniwersał Połaniecki i jeżeli chodzi o mentalność Polską, był całkowitym zaskoczeniem dla większości szlachciców, którzy walczyli z boku Kościuszki. No to w ogóle było nie do pomyślenia. W ramach tego Uniwersału Połanieckiego pojawiają się oddziały chłopskie, które znamy jako kosynierów, a więc uzbrojone w kosy, gdzie te kosy stały na sztors, czyli nie tak pod kątem do drzewca, ale wzdłuż drzewca, na przedłużeniu drzewca. Także Kościuszko jako pierwszy postanowi włączyć chłopów do walki o niepodległość. To też jest o tyle ważne, że tak naprawdę w tamtym czasie przeciętny chłop naprawdę miał w nosie, czy on jest Polakiem, czy Niemcem, dlatego że i tak dla niego najważniejszy był ten, który był właścicielem ziemi, na której on żył i pracował. Także ważny ruch, dla, jeżeli chodzi o rolę chłopów i miejsce chłopów w historii Polski. Ale ruch, który na niewiele się zdał, dlatego że pod Maciejowicami 10 października Kościuszko przegrywa, dostaje się do niewoli i powstanie kościuszkowskie się kończy. W ramach pacyfikacji, wreszcie zastraszenia Warszawy, wojska Suworowa wkroczyły do Pragi, czyli do tych terenów po prawej stronie Wisły, i dokonały Żydzi mieszkańców. Tego nie jestem pewien, ale niektórych, niektóre źródła podają, że terenem tej rzezi był dzisiejszy Park Praski i Zoo. Dlatego tam nie ma żadnych zabudowań, tylko właśnie jest to teren, który trochę jest taką, jakby mogiłą. Także rzeź Pragi to był jeden z efektów powstania Kościuszkowskiego, a drugim efektem powstania Kościuszkowskiego był trzeci rozbiór polski, w roku 1795. Znowu trzej, trzej nasi sąsiedzi: Prusy, Rosja i Austria. Mieli już absolutnie wystarczająco argumentów do tego, aby po prostu polskie państwo wymazać z mapy Europy. Prusy opierają granicę o rzekę Niemen, Austria o rzekę Pilice, Bóg i zabiera część Mazowsza z Podlasiem, Rosja bierze całą resztę i w ten sposób polskie państwo znika z mapy Europy. Mamy absolutny Wenemet na skalę europejską, dlatego że państwo, które 200 lat wcześniej było jednym z największych terytorialnie, najbogatszych, rządzonych przez dość silną dynastię państwem w Europie, po 200 latach jest wymazane z tej Europy i na 123 lata Polski jako takiej nie ma. Tutaj jeszcze warto sobie spojrzeć na mapę. Te najciemniejsze odcienie no to jest rozwój 70. Pierwszy rozbiór polski, potem mamy te jaśniejsze. Drugi rozbiór polski i potem trzeci. Także Prusy ostatecznie biorą Pomorze Gdańskie, Wielkopolskę i zachodnią część Mazowsza. I tu proszę zauważyć, że Warszawa jest na początku w granicach zaboru pruskiego. Austria to jest małopolska i południowa część Mazowsza. No, i Rosja to właściwie cały wschód Polski, tereny dzisiejszej Białorusi, Ukrainy, Litwy, Łotwy. I w ten sposób Polska, podzielona na trzech zaborców, przez kolejne 123 lata będzie dążyć do odzyskania niepodległości.